Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie podczas obrad 25. sesji Rady Gminy Łęczyce. Odbywają się w szkole w Łęczycach. Z uwagi na zainteresowanie tych stron mieszkańców jednym projektem uchwały, dlatego wybraliśmy to miejsce, żeby było dosyć przestrzennie, żeby przyszłe ludzi pomieścili. Witam bardzo serdecznie, witam bardzo przybyłych radnych. Jesteśmy wszyscy w kontakcie, cieszę się bardzo. Witam pana wójta, pana wicewójt, pan skarbnik i pan oczywiście przybył pan sołtys z Kięcierca, sołtys z Zawiedziałem, z Łuczka też, pan dyrektor szkoły i prawa rozwojczyzny na mnie jako osób, oczywiście mieszkańców też. Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Jesteśmy w punkcie pierwszym, sprawy regulaminu regulaminu o partii cywilnej własności obrad, sesja prowadzona, jesteśmy w komplecie, przyjęcie porządku obrad. W punkcie drugim jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały nr 28 omawiany przez 66 omawiany przez 2016 z dnia 3 października 2016 roku Rady Gminy Łęczyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego na terenie działań 3, 32 i 39 w obrębie geodezyjnym Głuszcz Górny Gmina Łęczyce. W punkcie trzecim informacja i sprawozdanie działalności wójta gminy Łęczyce za rok semisesyjny. W punkcie czwartym projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Łęczyce na 2020 rok. W punkcie piątym projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęczyce na lata 2020-2024. W punkcie szóstym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 78/7 położonej w Łęczycach na okres 10 lat bezpieczności przeprowadzenia przetargu. W punkcie 7 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 23 omawiane 57 omawiane przez 2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku Rady Gminy Łęczyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentowego geodezyjnego Kięcierec gmina Łęczyce. W punkcie 8 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 23 omawiane przez 58 omawiane przez 2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku Rady Gminy Łęczyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentowego geodezyjnego rozwoju gmina Łęczyce. W punkcie 9 projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych i źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych na wydzielonych rachunków dochodów. Punkt 10 zapytania i interpelacje radnych. Punkt 11 wolne wnioski radnych. Punkt 12 sprawa miesiąca rad. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić tutaj jakieś uwagi oraz zmiany co do porządku obrad? Nikt. Przyjdźmy zatem do przyjęcia porządku obrad. Głosowania oczywiście z uwagi na to, że jesteśmy poza obiektem urzędu gminy. Głosowania będą imienne, decyzje dotyczą radnego i radny będzie odpowiadał za, przeciw bądź wstrzymać. Radny Tomasz Białoczewski, Grzegorz Porządek Obrad, jest za. Pan Marian Niemiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani jest Elżbieta Grejska. Dziękuję bardzo. Pani Estera Jędrzejewska. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Karłowski. Dziękuję bardzo. Pan Wacław Konko. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Kos. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Wilson. Dziękuję. Pan Piotr Marzec. Dziękuję. Pani Violeta Jankowska. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piątek. Dziękuję bardzo. Pani Marzena Rodna. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia Stolc. Dziękuję. Pani Elżbieta Gustowska. Dziękuję bardzo. I pan Henryk Zyskowski. Dziękuję bardzo. 15 lat za, więc porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zamykam zatem pierwsze czytanie do punktu drugiego. Jest to projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 28 omawiane na 66 omawiane na 2016 z dnia 3 października 2016 roku Rady Gminy Łęczyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu działania 38/1, 38/2 i 39 w obrębie geodezyjnym Głuszcz Górny Gminy Łęczyce. Poproszę o opinię komisji. Komisja Porządku Publicznego.
ktoś z Państwa chciałby zabrać się do usłyszeć w końcu rady? Czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pani Wiola, proszę bardzo. Pani Jankowska. Ja jestem, muszę powiedzieć, zaskoczona stanowiskiem Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska. Rolne i ochrony środowiska, to chyba do czegoś zobowiązuje. Wstyd mi Państwo radni. Naprawdę wstyd mi. Argumenty, jakie padały, podajecie, że to są wpływy do budżetu. Pytam, jakie wpływy do budżetu, w jakiej wysokości? Czy Państwo przyjrzeliście, ile gmina uzyskała w ubiegłym roku z wywozu urodku? Wpływy, tak? Około 70 tysięcy. To jest mniej więcej tyle, ile wydaliśmy na utwardzenie dróg płytami, które zostały zakupione przez społeczeństwa. Nawet ta kwota by nie wystarczyła. To, co mamy, co jest unikatowe na tym terenie, co ja wtedy, to jest może taki historyczny moment, bo ja już wtedy to powiedziałam, kiedy podejmowaliśmy uchwałę intencyjną. To, co mamy, to jest dobro, którego nie wrócimy. Nie da się odbudować tego krajobrazu. A dbać o ochronę środowiska, to nie znaczy podnieść jakiś papier, bo to jest najłatwiej. To trzeba czasami podjąć trudne decyzje i wyważyć. Bo pieniądze to nie jest wszystko. I naprawdę jestem, ja jestem zniesmaczona taką, a nie inną postawą Państwa. Bo gdybyście się nazywali Komisją Budżetu, to ja jeszcze bym to zrozumiała. To dziękuję bardzo. I tak jest samochód. Drogi są niszczone, dewastowane.
żeby tak było. Niezależnie, żeby było, bo tak naprawdę ja zawsze to powtarzam swoim mieszkańcom. U mnie jest tyle siły radnego, ile mam ludzi za sobą. Jeżeli ja nie będę słuchał tego, co mam radny, potrzebny, potrzebuję, czego to nie wymaga, to ja nie powinien mogę się dla tych sobą. Dziękuję bardzo. Yeah.
zrobić, tego będzie chciał. Na powrót rozpocząć taką procedurę może to zrobić, ale musi przejść całą drogę od samego początku do końca. Nie może być tak, że powoła się na jakąś uchwałę, która kiedyś została podjęta, żeby ominąć ten pierwszy etap. Ominięcie tego pierwszego etapu było właśnie powołanie prawa. Dlatego ocenie tutaj Państwa oraz mojej nie ma żadnych przykładów na taką pierwszą uchwałę, która intencyjnie na tym nazywać móc wyeliminować do produktu prawnego, poczekając swojej uchwały. Dziękuję bardzo panu Sansowi. Czy ktoś jeszcze z publiczności chciałby zabrać głos? Nikt. Panie ministrze, przejdźmy, zamykam dyskusję i przejdźmy do. Pan, dobrze, jeszcze pan Andrzej Kost, proszę bardzo. Ja bym się poprosił, jakbyś nie przyjął. Dobrze. Przyjmijmy się do pana wniosku, zarówno w takim układzie 5 minut, proszę. Wcześniej, a później jeszcze spotkanie z potencjalnym, umówmy się
jacyś tutaj reprezentujący środowiska modernizacyjne i z Sopotu, że zrobiłoby tam jakiś taki autorem na doskonalenia umiejętności jeździeckich. Tak? Wcześniej była też u mnie firma, bo przypisałem Państwu firma, tak chcę zapytać, takie logistyczne budować, tak, na 400 miejsc pracy i tak dalej. Z tym, że dla tej firmy jest potrzebna ta większa wysokość na chyba magazyny, to podjęliśmy taką uchwałę intencyjną, że do tego przystąpimy i to wszystko w zależności od tego, co się zdarzy, to w płaci i będziemy próbowali ćwiczyć. W każdym razie informuję w tej chwili, bo to są tacy najpoważniejsi zainteresowani w tej chwili. Ten człowiek od tej logistycznej firmy będzie tu wypytywać i swoim mocodawcom do Warszawy, którzy są wiedzę i tam dopiero decyzje podejmują. Natomiast ci Państwo, którzy tutaj byli w trójkę, no to jedni mają pieniądze, inni pomysł, a trzeci jeszcze wiedzą, że są inne środki na podnoszenie bezpieczeństwa jazdy i tak dalej. Prawdopodobnie coś takiego ma być. I ostatnie zdanie, że do tego, że zainteresowani byliby wszyscy na terenie. Czyli tą dużą działką i tymi małymi, czyli żeby być takim tam właścicielem. 15, proszę Państwa, pisałem opiszenia na swojej granicy powodu głosowania się w Poglądowej Komisji Wyborczej do wyboru 28. Spotkałem się do samego dnia z miesiąca w miejscu 17, znaczy swoje podłączenie nieruchomości w budowie do realizacji. Chodzi o wybudowanie po naszej stronie, było 60 metrów bieżących sieci przez gminę i wtedy oczywiście pani jest zainteresowana współpracą, także projekt dopłata do tego wszystkiego, a może i nawet zapłata w momencie, gdybyśmy nie byli w stanie znaleźć środki, żeby to zadanie w tym roku zrobić. Zależy mi pani z tego powodu, że ma tam jakieś umowy kredytowe, po podpisywanie i oddanie do użytku musi być połączone również z udowodnieniami możliwości zrzucania odpadów, tak, czy tam ścieków komunalnych i tak dalej. Więc w najbliższym czasie podpiszemy porozumienie z kompletną i podkreślamy, kto co będzie przy tym zadaniu robił. Trwają prace na temat przygotowania do spisu rolnego 2020, powołane zostało gminne biuro spisowe. Trwa na tym Radny Mistrzów, który pustu przebycia właśnie jednego dla naszych gminy, prawda? Spotkałem się z mieszkańcami Strzebień na sprawie realizacji kanalizacji i z tymi mieszkańcami akurat to jest tam od Sierpienicza w okolice. Z mieszkańcami sporządzone jest porozumienie z terminem na listopad 2020 roku. I mieszkańcy ci wykonali już dokumentację na własny koszt. W budżecie tegorocznym mamy zadanie związane z wodociągiem, natomiast tego kanalizacyjnego nie dało się skasować na moment projektowania budżetu. A według wyliczeń CUP-u, żeby poprowadzić tą kanalizację, bo nam to dotyczy czterech działek, to jest 47 tysięcy, więc no, będę musiał gdzieś tutaj patrzeć i w momencie, gdy takie środki wypatrzę albo gdy zaistnieje sprzedaż, będę proponował Państwu o takich zadań tu w Łęczycach na miejscu i tam to w Strzebilinie i jeszcze jedno takie zadanie w gminie do zrobienia w tym roku, no pod warunkiem, że oczywiście będzie sytuacja sprzyjała i środki się na to uda jakoś zdobyć. Spotkałem się z mieszkańcami Świchowa 16 sklepu Miejskiej Interwencji w związku ze sprzedażą przez KOK działki 12/24, które jest strzelba do budynku z tej działki, na której Państwo mieszkają. Oczywiście podejmujemy tam działania takie pomocowe, bo KOK sprzedając tą działkę podobno wiedział, że to szalą, bo to są te zaszłe historie stare, tak, że
budynek na innej działce, szambo gdzieś tam w czasach, jakby ja bym dalej zrobiony. No i teraz nowy nabywca nie bardzo sam tym chce. Jest w dobrej komitywie, ja tak bym powiedział, no i będziemy próbowali ich jakoś zaprosić do osób z nowych spraw, pogrzebać i próbować ich namawiać do jakiegoś ugodowego wyjścia, przynajmniej do czasu, kiedy kanalizacja na celu istnieje, bo naszym zdaniem to szanowni też tak bardzo ten nowy nabywca nie przeszkadzał, ona jest przy stałej granicy, być może być pogodzić ludzi. Omówiłem z panią Sudni, sam przygotowań zadań w organizacji jednej współpracy z mieszkańcami takich inicjatyw lokalnych, co w samolotach gminy jest 9 na przyszły rok, które podpływujemy i które są w trakcie przygotowywania, niektóre są bardziej przygotowane, inne mniej, niekoniecznie to mniej wynika z tego, że my się odciągamy, bo umawiamy się na coś z mieszkańcami, inni mieszkańcy się też nie wywiązują, proszę Państwa, a potem piszą, to bo się da, jak już jest za 5-12, tak? a czas spłynie też na ich niekorzyść. Można dokumentację zrobić, można wystąpić o pozwolenie. Jak się bardzo umawiamy, to powinniśmy się szanować, a tutaj już jest tym bywa. Oczywiście ten łączny koszt dla tych wszystkich zadań wodka, tutaj dla tych 9, które w przyszłym roku miały być zrealizowane, to jest około 400 tysięcy, licząc po wskaźnikach, że metr miesiąc na wodociągu 120 zł, kanalizacja odpowiednio więcej 1030 na przykład. Natomiast no, przy szczegółowych kosztorysach wychodzą nieraz trochę inne te ceny, bo jeszcze w sumie to kalkuluje, to przeważnie obniża, to także to nie jest jeszcze jakiś ramach, bo wychowało może. 17 przepływu prowadziliśmy rozmowę z kierownikiem transportu z Elbowu z Sierakowic w sprawie określenia technologii kosztów z łódzkich polni rolniczych. Zastosowaliśmy tam, dostaliśmy dofinansowanie na to w utylizacji 70 bodajże, jak sami Państwo, chyba 78 tysięcy czy coś koło tego. I to wystarcza na to, żeby zutylizować fizycznie tylko te folie, bo 500 zł chlebnicy zutylizują to na czas, kiedy rozmowy tam prowadziliśmy, dzisiaj 800 bo rozmawiałem z innymi i drugimi. I teraz, proszę Państwa, w trzech miejscach będziemy organizować akcje, żeby to zwieść do największych rolników, więc takim punktem będzie Jerzewo, będzie też Wrześnie, rolnik największy i tam ci okoliczni do niego, do związku, tam będą w kontynuacji postawione, bo chcielibyśmy to załatwić w miarę możliwości przetrzymywania. Koszt z naszych szacunków wyszedł, że gdzieś koło 11-12 tysięcy może kosztować ten wywóz, odbiór tego, tak. Natomiast, no, tak raz, bo jeszcze nie ma. Proszę Państwa, tu mam całą pytanie na temat prac przygotowawczych do wyborów prezydenta, czy stosuje tej Polski, patronuje tym sprawom pani Niemiecka i wybory, bo panie się, że się odbędą 28, przynajmniej naszej gminie, bo te przygotowania idą dobrze, z tym, że roboty jest co niewiele, bo dochodzą te politowskie sprawy, maseczki, zakupy tam tych różnych historii. Część mieszkańców zadeklarowała, że chce korespondencyjnie, więc przygotowanie tych wszystkich historii, no, przebiega to sprawnie, prawda, no, ten opis tych wszystkich sytuacji, nie będę przedłużał, dostaniecie Państwo do formy pisanej. W każdym razie już dzisiaj mogę pani Różniewskiej i zespołowi, nasz sekretaria, pani Kadrowa, pani jest więcej osób, zależy bardzo, co robimy, bo trzeba i tak mówię, więc te rzeczy już Państwu dziękuję za sprawę, na przykład dla szkoły.
tylko duża frekwencja z tego, że obywatelski obowiązek spełnimy, to jeszcze możemy samochód wybrać, bo po prostu coś takiego też jest zapowiadane. Spotkałem się 18 z przedstawicielem Wielostona NR-344 w sprawie dróg związanych z budową wiatraka tego gminy Brzeźno. Oczywiście uczestniczę w rozmowach też na temat drogi tej Szanowsko-Wilgosko-Użyckiej, z tym, że bardziej mnie interesuje ta droga do Brzeźna Małego, z tego powodu, że to jest nasza gmina i o ile co do tamtej drogi pewne deklaracje już zapadły, a ja nie jestem do końca kompetentny, żeby je tam przygarnąć, że już się bardzo cieszę. Mówi się tak, że za te zniszczenia, które na tamtej drodze powstają wskutek ruchu ciężkich pojazdów, a za chwilę to ma normatywny kawałek. Też dodam, proszę Państwa, że firma wykona nową nalewkę. Wcześniej było to inaczej uzgodnione, a teraz wysłali pisemną taką propozycję do ZDP i do starostwa, że utwardzą odcinek od Brzezińskiej drogi za Użyce. Zrobią nową wylewkę asfaltową. Natomiast cały odcinek tej drogi, aż do Piotrkowa, pobocza zostaną poprawione, rowy zacięte, poprawione w tym sensie, że pobocza tam nigdy nie były dobre. One są szczarne, ziemią i strach. Więc mają wykorektować, posypać, utwardzić to wszystko zajeżdżami, bo robili takie wyby. No i utrzymanie bieżące, czyli ta droga, ten odcinek asfaltu, który nie dostanie nowej nalewki, musi, że tak powiem, być oddany w jego oczyste. I na dzisiaj z tego, co widzę, zajeżdżałem tam dzisiaj nawet, firma robi propy i tam, gdzie wyrywają, i tam zalewają, ale wiecie te propy takie trochę słuchne. To nie jest tam cięte, a nie zrobione. Prawdopodobnie liczą na to, że ta droga jeszcze się zużyje i gdzieś tam pod koniec, jak będziemy oddawać, to pewnie zrobiłoby lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o Brzeźnieńską drogę, no to jest do Brzeźnia Małego, to jest 1-2 km. I proszę Państwa, my nie mamy, ani w budżecie mamy tą drogę, ale w przyszłym roku za 300 tysięcy. Więc próbuję prowadzić takie rozmowy, żeby ta droga była zrobiona przez nich w jakimś tam zakresie w tym roku, żeby można się było nią poruszyć. Prawdopodobnie będzie to podbudowa pod asfalt na całej długości. Jeżeli by tak było, no to muszę Państwu powiedzieć, że ten grant byłby zupełnie niezły, dlatego że taka podbudowa na ponad kilometrowym odcinku, no zależy jak to sobie będzie liczył, ale na wolnym rynku trzeba zapłacić 400 do 500 tysięcy za coś takiego. Natomiast my mamy na przyszły rok 300 tysięcy budżetu, jakby się nam udało te pieniądze utrzymać, to jakiś fragment z tej drogi byśmy mogli zrobić w asfalcie, chyba że stać nas było na więcej, no to zrobimy, prawda, dłuższy odcinek. 300 tysięcy to myślę, że gdzieś około 500, może 400, między 400 a 500 gdzieś cena można wydać na tą stronę. Proszę Państwa, DTM nie przepytywało, czy jesteśmy szczęśliwy z tej okazji, że drogę ekspresową bez 6 dużego pola dalej będą budować po zapowiedzi pana prezydenta. Oczywiście wyraziłem zadowolenie, że jestem zadowolony, a wszystkie samorządy przyjmie mieszkające. Brałem udział w spotkaniu MOKRE, bo tam było raczej takie podsumowanie tego, co się udało zrobić. Myśmy w ramach tego lewowskiego MOKRE brali udział w termomodernizacji obiektów i obawiam się, że o ile te MOKRE nie zostaną jakoś rozwiązane, to będziemy się koło tego kręcić, bo gdyby nie to, że dopisano nas do MOW-u, to obawiam się, że pewną modernizację nie wiem, czy ze sobą by się nie udało. Nabory z wolnej ręki poza takimi związkami i organizacjami kończyły się tym, że po prostu ludzie czekają i czekają na kolejne edycje. Tak? Oczywiście, proszę Państwa, zwracano tam też uwagę, ja też o tym już wspominam, że my w tym roku jesteśmy
Mazowieckiej dworzec wyznaczony do obsługi szosy ciężkiego ruchu pojazdów, z tym, że znaki zostały postawione z takimi małymi literkami, że nie można ich jadąc szóstą rozstrzygać, o co chodzi. Natomiast na wjeździe w tą drogę stoi zakaz ruchu i bariera, więc w tej sytuacji każdy, kto nie może rozstrzygać, a tam zauważy, że jest zakaz skrętu w prawo, potem widać dobrze i zakaz ruchu jedzie na pierwszą ulicę możliwą w prawo, czyli na Lesie. I tą Lesią tak się pojawiło parę pojazdów. Zrobiliśmy już telefony i wszystko, co było możliwe, do interweniowaliśmy do wszystkich, do firmy i do dyrekcji dróg i autostrad i do dyrektora ZDP, który wyraził zgodę na korzystanie z tego odcinka drogi powiatowej, żeby się temu przyjrzeć. Trochę zostały poprawione już te znaki i mam nadzieję, że po prostu tak systematycznie odłuczą po prostu tam wjeżdżania w tą drogę, tymi wiedzieliśmy sprzętami. Jeżeli ktoś zauważy, bardzo proszę o zdjęcie z tego. Będziemy próbowali wtedy dociekać po tej drogi. Nie wyznaczaliśmy i nie życzymy sobie, żeby po tej leśnej się poruszali, bo tam ta rozstawała na drogę. Proszę Państwa, dalej. Analizowaliśmy, jak się kształtują te zbiórki odpadów, ile tego jest i tak dalej. I stwierdzam, że jest znaczny wzrost ilości bioodpadów. Więc poleciłem z tego powodu przygotować list nieruchomości, gdzie jest złożono deklarację o kompostowaniu bioodpadów. Takich deklaracji mamy około 400 z terenu gminy. I pomimo pandemii będziemy starali się w którymś momencie, jeżeli wytypuję miejscowość, dzisiaj nie powiem, jaka to będzie, ale jedną z większych miejscowości, tam gdzie tych deklaracji jest najwięcej i w dzień, kiedy bioodpady są wystawiane, przeprowadzimy kontrolę, odpowiednie upoważnienia i tak dalej, bo proszę Państwa, no jest to po prostu wzrost jest dosyć znaczny, przez dwa miesiące tutaj, bo na początku roku słabo były z tymi 30 ton więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Z tym, że uczciwie powiem, mam tu przeczytam za chwilę Państwu, no i kawałek tak Państwo dostaniecie też, że spadła ilość czarnych. Co by świadczyło o tym, że to, co lądowało w tych pojemnikach na czarne odpady, trafia do bioodpadów i to jest dobrze. Bo czarne odpady kosztują nas prawie 400 za tonę, natomiast bioodpady 87, mamy 78. Już mi się te cyfry mylą, tak? Ale tak to wygląda. Z tym, że proszę Państwa, przy 400 deklaracjach o kompostownikach powinno być tego jeszcze mniej. I teraz dopiero wyobrażam sobie, że miesiące kwiecień, maj i czerwiec pokażą to dokładnie, bo się kończy ten sezon grzewczy, mielonki, opiół, w czarnych pojemnikach i tak dalej i będziemy naprawdę mogli się odnieść tylko do tego, co tam się czy powiedzmy z tego kompostowania pojawia się efekt w postaci zmniejszenia tego tonażu. Bo z 4400 deklaracji o kompostowaniu rocznie to te 2 złote wychodzi 90 kilka tysięcy, tak? Że gmina utraci dochodu. I teraz, jeżeli przybywa brązowych, no to jest coś niechawo i będziemy musieli to niestety sprawdzić, bo jak pozwolimy, żeby czas sobie upłynął, a my to na jesieni się na to weźmiemy, nie wiedząc, czy pandemia się skończy, czy nie skończy, to będzie za późno, bo już nie będzie, że tak powiem, możliwości zareagowania jakiegokolwiek. Więc znajdziemy tutaj sposób, żeby to skontrolować. Na przykład, proszę Państwa, tutaj mam
jednym zaś, kiedy już nie ma tych popiołów i tak dalej, to jest dosyć dziwne, ale to się powtarza już drugi raz z rzędu. Tu jest 203 tony było w 2019, 2020, 168 jest spadek o 35 ton z groszami, co oznacza, że te bioodpady w zeszłym roku podnosiły strasznie w tych czarnych, tak? A w tym roku trafia prawdopodobnie bardziej do rozumnych odpadów. I to jest nieźle. Jak jeszcze określimy, czy to kompostowanie się naprawdę odbywa, czy też nie, no to będziemy wtedy wiedzieli wszystko. W maju 2019 roku było 199, w tym roku też jest spadek o 49 zł. Bardzo, bardzo przyzwoicie. Zakończyło się postępowanie w sprawie wstawienia decyzji dotyczącej stypendiów szkolnych. Podpisałem 245 decyzji wyżej wymienionej w sprawie prywatnych kształtują się w przedziale 495 do 555 zł i nastąpił 23, czyli nastąpił już. 22 wizję rozwaśnienia na ulicy Polnej przeprowadziłem, nigdzie nie badała, więc właśnie się chmura oberwała na ulicy i tam kilka posesji w zagrobieniu, tam jest ta ulica dziwnie uształtowana. Z kolei gdzie jest taka polna, jest taka kółka i na tej kółce też woda się przelewa, zwłaszcza tam, gdzie piwnice są pod domem. I no proszę Państwa, tego nie uregulujemy w żaden sposób w tym roku, bo nie radzą sobie miasta, które mają deszczówkę z rurami o średnicy 1 metra przy tych nawalnych opadach. Natomiast już sprowadziliśmy piasek ze żwirowni do Zuchu, sypią go worki i zawieziemy przy tych nieruchomościach, gdzie występuje zaniżenie się w stosunku do drogi, żeby sami strażacy dojadą i tak dalej. No właściwie sobie te worki rozłożył i nie dopuścił do zalania na piwnicy czy czegokolwiek, tak? Przeprowadziliśmy tego samego dnia negocjacje z Energią Oświetleniem w toku postępowania w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie naszej gminy. I usługa to będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2024 na 4 lata, tą umowę podpiszemy i w ramach tej usługi jest także wykonanie nowej wyznaczenia oświetlenia polegającej na wymianie obywateli. I ta modernizacja w związku z COVID-em, z tym wszystkim, bo wcześniej było to, że do końca roku zrobił, zaczną w tym roku robić, ale zrobię do końca lutego, bo podobno są już jakieś kłopoty z zamówieniem, czegokolwiek przedłużony termin dostaw i tak dalej. Jeżeli chodzi o te koszty, proszę Państwa, to one są tutaj zróżnicowane, bo zamówiliśmy też kilka, około 70 opraw w ramach tego wspólnego modernizowania sieci, tak? Że jeden punkt tam Mączyca, czy dwa w innej miejscowości, na przejściach, na pieszych i tak dalej. Tego jest 75 albo dowieszonych, albo wręcz nowych. I oni to zaprojektują lub powieszą na swoich lub nie swoich zupach, czyli wielki również operator, tak? I proszę Państwa, tutaj te koszty z tego powodu są zróżnicowane. Do tego tak będziemy płacić inną stawkę od pierwszego typu uwzględniającą te inwestycje, te 75, natomiast po tym już z modernizacją i wtedy ta stawka skoczy w stosunku do dzisiejszych kosztów do tej modernizacji musimy dołożyć, tak? Wychodzi to po 180 tysięcy rocznie, tak? Więc jest to inwestycja, która dotyczy wszystkich miejscowości, w związku z tym no, specjalnie nie zastanawialiśmy się, żeby, zwłaszcza, że jest coraz więcej problemów z tym, że to słabo świeci, że za ciemno, i tak dalej.
podpisałem umowę z panem Zalewskim z pacu to na opracowanie projektu zmiany wizowego planu gospodarowania przestrzennego. Powiedziałem, że Bogu mają za cel 6500 brutto, w terminie 9000 od dnia podpisania umowy. Zawiera to kapitalne umowy, myślę, wszystkie na wieści studiów i co by było. To pan ma za 500 złotych, tam ma 100 złotych chyba i tak dalej. Te wszystkie kary są podpisane. Ta zmiana dotyczy, może polu mamy tej strony, jak idziemy do jednego poprawy strony, tam gdzie po logistyce, bo Państwo pamiętacie, dla lewej, dla firmy Wittem jest też powinna taka uchwała intencyjna. Podpisałem panek z domowy na pociągu na terenach PKP w Strzelinie do ZUP, że przedłużamy termin wykonania do 30 września, też ma swoje kłopoty w związku również z pandemią, proszę Państwa. Podpisałem również następny aneks na zakup tej kamery do inspekcji kanalizacji sanitarnej. No musi tam jeździć, szukać coś, to jest wszystko dzisiaj trochę utrudnione do 31 sierpnia tą kamerę, tak? I trzeci aneks to jest na wykonanie projektu wymiany sieci do Rzegowie Miejscowości Świetlino i ten termin wykonanie jest do 31.07, ale tam będzie chyba raczej zamiatał i obrządzał, bo dzisiaj nie meldował, że fizycznie jak chodzi o sprawy te sieciowe, to je zakończy. No, tam trzeba pewne utwardzenie, trochę poprawić te zasypania, prawda, wykopów i tak dalej. 23. Przeprowadziliśmy te ustalenia dotyczące folii rolniczych do utylizacji. Ja już tam wspomniałem przy tamtym, że wskazaliśmy te trzy miejsca w gminie i powiadam, chcemy to zrobić w pierwszej połowie lipca. Najpierw musimy, prawda, poinformować tych naszych rolników, tych, co mają największe ilości, że ogólnie staną kontenery, a tych mniejszych, że tam będą musieli dojść, bo ten projekt, o którym mowa, gdzie to finansowanie dostarczymy, wymaga tego, że rolnik wskazanego miejsca musi dostarczyć ten materiał, tak, na terenie. No i wtedy się wszystko to wymieści. Mam nadzieję, że tym sposobem unikniemy jakiejś woli w lesie. Wczoraj też byłem, zostałem zaproszony do telewizji Twoje, do Morska i Radio Nowa, do wymiany w sprawie samorządu i tak dalej. No proszę Państwa, za bardzo tego nie chwaliłem, że tych środków nie dostajemy wszystkich na różne działania reformatorskie. No, zgodnie z prawdą, nie wiem, czy wolno mówić już teraz, tak jak jest, ale powiedziałem tak, zresztą pani burmistrz Spustka też była przy tym, bo oni mają podobnie, powie to jest w innej sytuacji, bo tam prowadzi, prawda, te biuro pracy, te wszystkie rzeczy. Więc tam są te środki interwencyjne, żeby zmniejszyć skutki tego powiku dla pracujących i tak dalej. Więc tutaj powodów za bardzo akurat w tym obszarze to dla jakichś narzędzi tam nie było. Tak. Pytano mnie też o ten konkurs na samochody strażackie. No, proszę Państwa, próbowałem jakoś dyplomatycznie z tego wyjść, bo moment może nie jest ale najlepszy, tak uważam, jako Piotr Wikrot i mam do tego prawo. Natomiast no, zachęcałem wszystkich przy pomocy radia, żeby brali udział w wyborach. Miałem przy okazji jeszcze się uda i nasi duchowie trochę sprawdzić, nie mogą być na lipie, tam umieścili odpowiednie z panem prezesem, żeśmy już się tam podpisali pod odpowiednim pismem, że zachęcamy do wyboru, że no, spełniamy je obywatelski obowiązek, a przy okazji jakby się udało uzyskać dużą frekwencję, to może byśmy nie musieli dla rozwiązania samochodu kupować w tym roku, bo by w tym roku przyjechał, tak? Więc proszę Państwa, to jest to. Podpisaliśmy porozumienie z mieszkańcem Pisewa. To jest też z tych przyszłorocznych wodno-kanalizacyjnych na partnerstwo w budowie sieci Wodkran do działu 86 i 117. Zainteresowany w ramach tego porozumienia wykonuje dokumentację projektową. To wcale nie jest taka fajna zabawa, bo ta dokumentacja tam została na 18 tysięcy wyszacowana, więc nie
zaś było Mariusza sprzedał działu 156,3 obszaru 0,0072. Tak, to jest za ceny 3,015 zł. I przyjęła też dalej pismę od ludzi ze Strzelina. 70 metrów, tak, nie zabiegłem, tak, mam gdzieś na ulicy, tak. I przyjęła również dalej pismę. To jest działka 4,4×39 obszaru 0,0438 hektara, czyli więcej trochę Strzelina na cele publiczne, czy to będzie droga w miejscowości Strzelina. I to, proszę Państwa, to było na ile dzisiaj podpisałem oprócz innych czynności tam administracyjnych i fizyku na drogach. Podpisałem umowę na cząstkowe remonty na wierzchni drogowych i transportowych. Wygrała to, znaczy najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Level za 48,708 zł brutto i od dzisiejszego dnia na 14 dni na wykonanie tych napraw, ucięcia na poprawienia. Zacząć mała od ulicy Osiedlowej w Dużym Polu, a potem się wrócić na te drobniejsze ulicy, bo tam jest masakra i tu nie ma strzeliny. Tutaj dla mnie sprawa Strzelina szkoda i później, to znaczy wróci się potem, ale on na wyjeździe z Bożego Pola bardzo szybko to wygląda i ma tu firma tam już też swój urwał z Łaziach czy Ferreira w szkole. Proszę Państwa, to na ten moment jest wszystko, jak będą pytania do ostatnie do służby. Dobrze, dziękuję bardzo. Panu to jest sprawozdanie. Nie potrafię nic z niej w tej chwili opowiedzieć.
Dobrze, dziękuję bardzo. To jeszcze Pan Krzysztof i potem Pan Krzysztof. Proszę. Dziękuję. W sumie chciałbym po prostu położyć ten temat, ale w miejsce swojej sprawozdania już w głowie chodzi o biosieci. Są wnioski tutaj z między innymi o mieszkańców z Węczyc i bodajże ze Szczebina, że tak naprawdę chodzi o częstotliwość wozu tej właśnie biodegradacji. One są zdecydowanie za według mieszkańców. Ja naprawdę się teraz zastanowić, ale to jest dość duża logika. Chodzi o miesiące letnie, że zbieramy się one licencjami raz w tygodniu. Te osoby, które nie mają oczywiście kompostowników, tak naprawdę zalegają w dużej ilości tej stworzonej trawy, szczególnie przy takiej pogodzie. Jest to dość pomogliwe. A oczywiście ja zauważyłem, że zmniejszenie liczby zdrowotów zimą za bardzo nie, to na zaletki się oczywiście czeka tego wszystkiego, że nie może być rzadziej niż na tygodnie. Ale że właśnie tak sugerują, żeby rzadziej, no bo oczywiście w okresie zimowym, a z większą częstotliwością w okresie letnim. Prosiłbym o zastanowienie się nad tym problemem, bo jest szczególnie to dotyczy tamtej, oczywiście nikt nie ma. Płacimy wyższą stawkę, tak? Bo jak już pojedzie, jeden jest tam,
tej miejscowości Kruchwady, to już pojedzie kilometry drogi, bo głównie to kosztuje. No i potem ta masa zrzucamy. Także ja bym jeszcze sobie, ja to pod uwagę wezmę, ale ja myślę sobie, że jak my obejrzymy te nieruchomości, a będę chciał w którymś momencie lipca to zrobić, tak żebyśmy się nie pochorowali, nie pozarażali, jakoś delikatnie, że tym, który są odpady, te odbieramy, zobaczymy. Są ludzie wystawiani, którzy to wystawiają. Jak ktoś zadeklarował, że on kompostuje, to jego worek się nie powinien pojawić. Natomiast, jeżeli ktoś liczy na to, że zdobył deklarację, postawił jakiś kompostownik i już ją napełni, i teraz, żeby udawać dalej kompostowanie, będzie z tego pojemnika pod gminę, frakcję, roślin i tak dalej, wywalał to na przykład w czarnym pojemniku, to my to będziemy widzieli, ale niekoniecznie od kogo, bo naprawdę ja mam jednego urzędnika do tego i będę musiał innych urzędników na tą kontrolę wyposażyć w dokumenty i to sprawdzić. Ale będziemy to na tyle zbliżać, bo proszę Państwa, jeżeli będziemy się zachowywać nie w stosunku do siebie, na przyszły rok, kto by nie wziął do tej stawki, no nie będzie mu 23 złotych już więcej. Nie? Panie Wójcie, mam pytanie, że jesteśmy w Kruchwadę też. Mieszkańcy się wydają do tego powiedzieć, jak ktoś tam zapomniał postawić, to teraz sam to jest to wszystko do wyśmiany, czy musi się popatrzeć, nie? Proszę Państwa, niektóre rzeczy ja z rozumu Panu nie wymienię, ale w gazetce tej najbliższej chyba zrobiliśmy znowu wywód, co na przód można zawieść i można na przód zawieść. To znaczy, tam jakiś medal można, ale trzeba. Co jest ten? No nie, to ja nie bardzo, to pan przyjdzie do mnie tam ten artykuł gdzieś tam mam w gminie i zobaczymy, bo tam jest w gazetce wszystko wypisane i to będzie też na stronie. To jest jak dla przypomnienia mieszkańców. Ja też na pani chcę, wiem, że wtedy opony można, bo to mnie interesuje, nie bardzo. Zawieść radę marszałka, resztki, listek, jakiś odpadów z budowy, o ile to nie jest kursy marszałki ze szkoły. Chętnie zawsze mówiliśmy. Proszę? Chętnie się mówiliśmy. Słowo chętnie, tak? To się raz dziękuję bardzo. Wspanale. Tak myślę i tak miałem się do ustawienia.
paraszczelistej, właśnie najgorszej powodu. Jest tam termin wprowadzony 15 lipca. Został to poczęcie rozkopane i no, tak po prostu pozostawili. Nie wiem, czy jest jakaś data, że oni tam generalnie się za to, że tak powiem, wezmą. To jest jedna sprawa. Sprawa druga, już też w tej samej ulicy, jest tam chyba 3 albo 4 gwiazdy plus płytami wyłożona ulica Pilotów. I to wchodzi aż do asfaltu. Czy to zostanie, nie wiem, zdjęte i będzie na przykład równo zalany te gwiazdy, czy tak to pozostanie, tak będzie dalej. To znaczy, ten wniosek i ten poprzednik, one dotyczą tego samego. Natomiast w prawej stronie to poszerzenie. I proszę Państwa, zatrzymało się to pewnie byłem tam któregoś dnia. I no, nasz chodnik koło krzyża i owszem zakrzywiał się w stronę tego zawodskiego asfaltu się mówi. Tak, ten dochodzi aż do niego. I jest wszystko w tym ok, bo do tego chodnika gdzieś tam do tego skrzyżowania będzie tam też to będziemy musieli kawałek rozebrać. Natomiast te dwa gwiazdy no, zostały zrobione nasi mieszkańcy są niektórzy i niektórzy nie pytają gminy, oni z tego robią. I teraz jak zrobił, jak to zobaczymy, że pomiędzy tymi gwiazdami będzie asfalt, a tu Polska, to nie wygląda to po inżyniersku, to szkoda tylko dziadostwa, to nie wygląda. Kazałem to zatrzymać i ponieważ to nie było w przedmiarze, bo pani Sumi się wydawało, że to tak może by wyglądało dobrze, będą rozebrane i ten pas będzie pasem ciągu. Więc Polskę oddamy tam z grzeczności wrodzonej niemalże tych, którzy samowoli na innej drodze i zrobimy to tak, jak ma być. A to 15 to powinno być zrobione, bo spłynęła oferta, że za rozebranie tych trzech miejsc, o ile dobrze pamiętam, 300-400 coś, tak rozebranie, wykonanie podbudowy, bo to są dosyć szerokie. No i do 15 lipca powinien temat być załatwiony w asfalcie. Mogę jeszcze? To znaczy, do tego ostatniego pytania pan powiedział. Za rozebranie, co my będziemy płacić, tak jak jeżeli była samowola mieszkańców, to powinien to rozebrać, doprowadzić do porządku. Dlaczego my to mamy po naszych konsekwencjach kogoś, kto samowolnie wybudował? Powiem tak, głównie na obciążenie będzie pewnie ta masa asfaltowa, którą trzeba w to miejsce zamiast tej kostki, tak? Bo proszę Państwa, ja się obawiam, że zejmie tą kostkę, o ile ona nie jest na oko, jakiś beton przylepiona, to pod spodem jest podbudowa betonowa, bo na wjazdach wszystko tak robią, to wystarczy tylko wylewkę zrobić, to praktycznie tam zmięcie tej, nie wiem, no można by, proszę Państwa, się tam szarpać, mieszkańcami. Ja nie miałem sposobności, ale porozmawiam z jednym i z drugim, bo to są ci tacy, co teraz tam pokrzykują mocno na zebranie. Dziękuję. 20 lutego piszę panu, że było spotkanie
na dzień dobry, bo tu od Bukowa ta cała część zamieszkała powinna być na twardo na wierzchnią bez słowu urządzona, nie żebyśmy nie mieli co chwilę na sesji i tak dalej pisaniny. Tam dalej od drogi na Łomnicy Świetlina, przed Głogowskim i prawda, tam dalszy za Huka, mówimy tego inaczej określić. No trzeba by też to utwardzić, tak? Przez nas mogła być szutrowa droga, a potem jest taka droga, że mielęce trwało skręca i przebiega tam przez... Tak, który jakby po basenu danego, tak? Wychodzi, ale tam mamy drogę z Jobów, więc Joby prawdopodobnie na koszt też przyszłego tego wywoźnika byśmy musieli zdjąć i zrobić drogę też nie urządzą. Więc czy on na to pójdzie, czy będzie woził przez lewo, niech sobie liczy. Ja liczyłem, że możemy tylko proponować taką drogę, gdzie nie będą mieszkańcy pisali, przychodzili i tak dalej. I mam to gdzieś w głowie i proszę Państwa, jeżeli by się zdecydował takie pieniądze płacić, to wtedy mamy jakąś korzyść. To nie są duże środki, jeżeli się popatrzy, że oni biorą za tonę żwiru, ile tych tam ma, parę osób musi wywieźć i zrobić, najpierw sobie przygotować drogę. A być może będzie mu się opłacało jechać przez lewo albo w drugą stronę, jeżeli pozwoli, bo jest zainteresowany też wywozem dróżek na obecnie budujący się odcinek. To nie jest tylko sprawa przyszłościowa między Polem a Słupskiem czy Koszalinem, tylko myśli jeszcze o tym teraz. Nie? Więc ja myślę, że do końca tego tygodnia, bo tam te przeliczenia jakieś już mamy, no, proszę Państwa, metr kwadratowy asfaltu wychodzi, takiego, żeby ciężarowe wozy po nim pojechały, 180 tysięcy złotych, a spływ drogi też mniej więcej tyle, 170 kilka po dzisiejszych cenach, tyle tylko, że spływ drogowy, bo z jodą żadna droga tych nacisków nie wytrzyma, więc zobaczymy. Ja, proszę Państwa, do tej sprawy, jeżeli decyzji samej tutaj na urzędzie wyświetlił tego, będę zapraszał komisję gospodarczą, prawda, i tego człowieka i tak dalej, żeby to w końcu za jego pieniądze miało się wtedy odbyć. No i spotkania z ludźmi byśmy musieli, bo o ile tu by się tak czuje po poście, to Bożego Pola by się udało dojechać jako tako, to już sam Bożym Polu musieliśmy pogadać, tak? Bo ten most na lewie może niby wytrzymał, bo on nie ma dużej rozpiętości, żeby się dostać tam, to proszę Państwa, można go też połączyć to, żeby coś zrobić, tak? Dla jakiejś budowy inżynierskiej po prostu. No ale to mówię, to jest sprawa przyszłości, jak tylko będziemy obliczeni, to jest zacznie się upominać o na razie tego świecie. Nie? To będę Państwa nie tym mogą i zapraszam komisję do sytuacji. Dziękuję panu Wojtowi. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan profesor. Panie Przewodniczący, jesteśmy przy wyznaczeniu o ulicy Osiedlową, odmalowana jak pasza. Była uchwała, jak będzie wręczna, skończona, odmalowana, przygotowana, zostanie odmalowana. Z czego można przedłużać? Pasy będą odmalowane, bo nie są wiecie, że panie radny, szanowni przewodniczący. Nie mam będą odmalowane, bo firma. I najpierw, jak skończyli już okręczną, czyli nie pasy namalowali, teraz mają zrobić to i na koniec mają wymalować pasy na ulicy Osiedlowej. Otworzyć co to z nich. Ja bym do 20 miesięcy przyjdzie, by mieć ulicę, czy na Wyspiarze, a czy na Okręcznej będą. Teraz po Paraszyńskiej będą. Tak, ulicy na ulicy, ulicy na ulicy. To znaczy, mam taką informację o pani Wasi Cudni. No, mam dużo informacji. Nie chcę mówić jak ten kawałek, jak pan nie wierzy, że pan słowa, tak? Bo, że takie ustalenia uczyniła, bo był czas, żebyśmy to chcieli na dożynki, bo do jego roku już. To oni gdzieś tam w świecie byli, nie mogli i tak dalej, na wiosnę zrobił. I to jest prawdopodobnie ta wiosna. Była na wiosnę do maja. Określa będzie, będą pasy. Teraz Paraszyńska będzie, będą pasy. Za chwilę będzie.
ja poproszę pana jeszcze sobie, żebym jutro rano od razu, ale to nie jest tak, mówię, ale ja nie próbuję. Ja to rozumiem, tylko że przecież nie rozumiem. Pasy ma osiedlowe i że posła pan. Jutro rano przywita pani osobę i tym hasłem. Dobrze, dziękuję. Bardzo czy jeszcze ktoś? Nikt bo mi dobrze zadał. Trzeci porządek obrad i otworzę czwarty. Mała uroczystość, jak zwróciliście uwagę przy głosowaniu w tym imieniu, czy przy podpisywaniu listy. Jedna osoba dalej zmieniła nazwisko i to nie jest jakiś kares. Nastąpił w takim ważnym momencie w życiu, przyszło przed Bogiem, rodzicami i grzeszą gości powiedzieć, tak? Panie sterowni, chcielibyście tutaj takie wszyscy jesteśmy. Złożyć życzenia z tego powodu, tak? Życzę się Wam z bardzo podzielną tyle radości w dniu, kiedy ten ślub, że tak powiem, się odbył. Przyszło na to obejrzeć na zdjęciach, niestety COVID spowodował, że nie dane było na zoni 14 prawda, czy oczywiście bardzo odbywamy. Proszę przyjąć od Was te skromne mówienie kwiaty i kartę z radością kartki, proszę nie palić, ostrożnie otwierać. Czyli korzystać z małżonki, jak tylko potrafić. Teraz jestem przy 12 drodze. No, to ja bym się podobał, ale nie ma sensu. Thank you.
VAT, wyrobny ten sam, kwota 143,573 zł. Prosimy, proszę pana teraz parę słów kontrolować. Proszę państwa, sprawa z którą się podatku VAT. W 2014 roku złożyliśmy wniosek o korektę zapłaconego podatku, chodzi o konkretnie przekazanie kanalizacji z gminy do ZOP-u. W wyniku tej korekty Urząd Skarbowy wychowuje odmówił. Skoro do tego podatku, to wychodziło ponad 600 tysięcy. Ta skarbowa w wyniku naszego odwołania otrzymała tę decyzję mocy. Sprawa trafiła do WSA. WSA w Gdańsku orzekł, że ten zwrot nam się należy. Izba skarbowa odwołała się tego zwrotu do Rzecznego Sądu Administracyjnego, który zawiesił na 3 lata postępowanie z uwagi na to, że doszło zapytanie do Trybunału Unii Europejskiej. Trybunał Unii Europejskiej orzekł, że ten zwrot nam się należy. I dostaliśmy podejrzeń na początku roku ponad 600 tysięcy z odsetkami. Z tym, że Urząd Skarbowy naliczył odsetki jak za opłatę, znaczy jak za opłatę prowadzącą, czyli 50% należy odsetek podatkowy. Nie zgodziliśmy się z tym, poszło pismo do Urzędu Skarbowego i w wyniku korekty naliczony odsetek. Dodatkowo zostały przekazane do budżetu gminy 140 tysięcy złotych. To jest korekta odsetek jeszcze od tych pieniędzy. W sumie łącznie z tego tytułu gmina uzyskała 920, około 920 tysięcy. Jestem. Oczywiście głosujemy tutaj uchwałę budżetu wraz z uwzględnieniem autorów.
poprawki. Radny Tomasz Jędrzejewski, jestem za. Pan Marian Miko. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Grzbieta Galińska. Dziękuję bardzo. Pani Estera Jędrzejewska. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Czarnowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Maciejkowski, przepraszam. Dziękuję. Pan Krzysztof Lito. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Marzec. Dziękuję bardzo. Pani Wioletta Piętowska. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piątek. Dziękuję bardzo. Pani Marzena Lopera. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia Stolc. Dziękuję bardzo. Pani Jerzyna Tuskowska. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Zyskowski. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 14 rodny zamiast zbroi starszy uchwał o numerze 25 łącznie 48 łamane przez 2020. Zamykamy punkt czwarty porządkowy, czyli do punktu 5 to projekt uchwały w sprawie wieloletniego pozycji zaległym na lata 2020-2024. Poproszę o opinię komisji. Komisja Ochrony Rolna i Ochrony Środowiska. Jesteśmy opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pan Piotr. Komisja Porządku Publicznego opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pani Wioletta. Komisja Oświata opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia. Komisja Gospodarcza i Urzędu opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię pozytywną. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jak ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nikt zatem zamyka dyskusję i przejdzie do głosowania tego projektu. Głosowanie imienne. Radny Tomasz Jędrzejewski, jestem za. Pan Marian Miko. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Grzbieta Gajewska. Dziękuję bardzo. Pani Estera Jędrzejewska. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Kadłubowski. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Kos. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Lizo. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Marzec. Dziękuję bardzo. Pani Wioletta Piankowska. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piątek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Marzena Lopera. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia Stolc. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Grzbieta Tuskowska. Za. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Zyskowski. Za. Dziękuję bardzo. Wszyscy właśnie mamy głosowanie. Wszyscy są za. Projekt stał się uchwałą o numerze 25 łamane 49 łamane 2020. Zamykam piąty porządku obrad przyjęty do punktu 6. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 9 nr 78/7 położonej w Łódzkach na 10 lat bez konieczności przeprowadzenia przekazu. Poproszę o opinię komisji. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska. Opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pan Piotr. Komisja Porządku Publicznego opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pani Wioletta. Komisja Oświata opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia. Komisja Gospodarcza i Urzędu opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Poznaję się opinii komisji. Otwieram w tym punkcie dyskusję. Jeśli zgłasza zatem zamykam dyskusję, przejdźmy do głosowania tego projektu. Głosowanie jest imienne. Radny Tomasz Jędrzejewski, jestem za. Pan Marian Miko. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Grzbieta Gajewska. Dziękuję bardzo. Pani Estera Jędrzejewska. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Kadłubowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Kos. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Lizo. Za. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Marzec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Wioletta Piankowska. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piątek. Jestem za. Dziękuję. Pani Marzena Lopera. Dziękuję. Pani Sylwia Stolc. Dziękuję. Pani Elżbieta Tuskowska. Dziękuję. Pan Henryk Wysokowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 przerwało do głosowania. 13 rodzin zamknął i projekt przyjęty jednogłośnie i stał się uchwałą o numerze 25 łamane na 50. Tak? Mamy było 50, łamane przez 20. Zamykam punkt 6 porządku obrad. Przejdziemy do punktu 7. Jest to projekt uchwały z uchwały nr 23, łamane przez 57, łamane przez 2012, 29 sierpnia 2012 roku Rady Gminy Łączyce w sprawie przystąpienia do
Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nikt za tym zamyka dyskusję. Przejdźmy do głosowania w tym projektu. Rada Tomasz Jędrzejewski jest za. Pan Marek Wójcik jest za. Dziękuję bardzo. Pani Jerzy Kerek jest za. Dziękuję bardzo. Pani Estera Jerzy jest za. Za. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Kadłubowski. Za. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Gross. Za. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Wicow. Za. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Marzec. Za. Dziękuję bardzo. Pani Greta Piotrowska. Za. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Kierunek. Jest za. Dziękuję bardzo. Pani Marzena Lepera. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia Storz. Dziękuję bardzo. Pani jest Elżbieta Puskowska. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Wyskowski. Za. Dziękuję bardzo. Szanowna Rada głosowała za tą uchwałą. Za. Więc jej ogłosić projekt stać uchwałą. Proszę. 45/51/2020. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przejdziemy do punktu 8. To jest to projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 23/58/2012 z dnia 27/2012 roku Rady Gminy Łuczyce w sprawie przystąpienia do sprawowania celowego wzrostu zadowolenia przestrzennego dla fragmentu programu GOD z jego rozwoju. Poproszę o opinię komisji. Komisja Ochrony Środowiska opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pan Piotr. Komisja Ochrony Środowiska opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pani Greta. Komisja Oświaty opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarcza i Urzędu opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Sama opinia komisji otwiera dyskusję. Proszę. Dziękuję bardzo. Znaczy, no, mogę to złożyć.
nie była aż tak ślepy. Dlatego oczywiście na to, że to mówię oczywiście o rozbytych i zniszczonych drogach o tej modelnej Polsce. I nie wiem, drugie oczywiście, tu nie wymieniliśmy, na wcześniej z tym panem ich rozmawiamy, też oczywiście chodzi o ulicę Leśną oraz ulicę Wolną, ale też ulica Tarnowa, Sosnowa, to jest na wysokości terminie Przeroda. Państwo się pewnie nie obrażą, bo to też jest zbudowanie Państwa pomocy, Państwa Pilarzycy, są budowane budynki. Tam też oczywiście, tak naprawdę tam jest tak dużo do zrobienia w sumie. Teoretycznie to jest ich poprzednim, bo tam tak naprawdę wystarczało drogę przekoordynować. Coś w tym rodzaju jakiś znaczy. To jest droga gruntowa. Tam czy też widzimy, że jest przekoordynowana na prawą stronę. Tu jest podobny powód. Ona jest przekoordynowana na lewą stronę, tak naprawdę zabiera szczególnie dla mnie do osób, które w tej linii, bo akurat nie pamiętam, bo to powód małżeństwa tak jeszcze. I dosłownie zabrało to tak naprawdę cały barkę, bo zabrało. Przez to, że ta droga jest nieprzekoordynowana, tak jak powinno być. I tak można było tam też oczywiście tam gdzieś zapoznać tą sprawą. Tak? Dziękuję bardzo. Proszę. A za pozostałe tak więcej dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczyłem mogę słówko, ja byłem na tej ulicy Sosnowej i tam ją poprawiłem od strony tych nieruchomości, tam trzeba trochę, bo woda zabrała trochę piasku, ale patrząc od strony tych działek z góry, tam woda będzie miała. To rzeczywiście chyba po lewej stronie jakiś ruch na rower by mógł czy coś takiego zrobić, żeby sprowadzić wodę ulicy osiedlowej, bo tam nie ma szans, żeby inaczej było naprowadzić, ale to ma zastosowanie tylko w przypadku takich jakichś potężnych, zdaje się, na nic, bo to taki normalny opad, tam się rozproszy właśnie. My będziemy to zobaczyć, jak się tam to będzie. Więc proszę Państwa, jeżeli ta sytuacja się nie...
których jest mowa. Odległości, maski i tak dalej. I przygląda się w dzień wywozu. Listę porównywać z tym, co się dzieje na nieruchomości i tak dalej. To te rzeczy jesteśmy w stanie sprawdzić. Natomiast, szanowni państwo, ja pamiętam zjadę, deklarowałem rzeczywiście, że chcemy na wyrywki przeprowadzić kilka kontroli tam, gdzie jest bardzo widoczne i tak dalej, bo też mam wiedzę, że to mówię, gdzie to jest od mieszkańców, czy nawet sołtysów. I taką kontrolę przeprowadzimy i myślę sobie, że jeżeli ta sytuacja epidemiologiczna będzie troszeczkę się jakoś tam, będzie się to luzowało, czy jak to tam nazwa, czy już nie wiem, to wtedy rzeczywiście się zrobił tą kontrolę. Tak, oczywiście bardzo. Cała woda ze wsi się tam zbierała i była woda odprowadzana za majątkiem
środowiska te wkłady zmalały, no i poprzedzeniu zarządu rozumiałem swoją, zresztą przyszła odmowa już. No i teraz no, ja za bardzo nie pomogę z bo ja mogę dodać, co jest nawet obiecane, bo jak tydzień brakuje, czy dwa, żeby skończyć jakąś robotę dodać. Ja wołałem z kierownikiem, żeby się z tym przyjmikiem rozwaliły i
podpisałem umowę z firmą Lewec, która dała najtańszą ofertę i ma to zrobić, patrząc mi prosto w oczy, gdzie jeszcze ktoś przy tym był, pan Lica. Tak jest, posiadacz. Tak. I to na pan słuchajcie, jak ma to zrobić, zanim druga tura wyborów się nie rozstrzyga. Bo umowę ma 14 dni podpisałem, będzie to się nie, więc tym ma takie po prostu pani dyrektor się zobowiązała do tego, że poprawią tam rzeczywiście
tej prośby mam, jeżeli go nie wiem, na spytać, co gdzieś tam w świecie słychać pewnie. To proszę Państwa, no to proszę też sołtysów, żeby ten wyborować się Pan Banasia z tym funduszem sołeckim, na 24 sołec, robi wszystko, żeby to cokolwiek się zdarzyło, a reszta ma to by było, bo to się nie da tak, nie? Ja pisałem już w zeszłym roku, że opowiem się, że przy takiej liczbie sołec i tym nastawieniu, że wszystko kup, przeprocentuj, dopilnuj, odbierz, a my ponarzekamy, nie? No tak nie miał działać fundusz sołecki. Ja proszę na przykład w czasie, gdy prace zabaw są zamknięte, przegląd ten wiosenny został dokonany przy pomocy tych wykonawców, którzy się znają na tych instrumentach, tam różnych, prawda? Co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i tak dalej, jeździł przy tych badaniach, są protokoły i wysłaliśmy ten, żeby w tym czasie my mieli szafetę wymalować, bo gdzieś tam, prawda, też czy tak będzie, czy nie, no nie wiem, będę musiał wsiąść w auto i objechać sobie wszystkie klasy, które wziąłem, żeby móc spojrzeć w oczy Państwu i powiedzieć z pełnym przekonaniem, to jest to tak. Bo to nieraz do mnie docierają też różna wiedza, którą trzeba sprawdzić. Ale w takim kierunku, jak już myślimy, i daj Boże, że się nam to wszystko uda. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze? Panie radna? Nic. Na pewno? Ja się tego nie będę dał. Czy Państwo nie? No, nie, no. Proszę. Swojego sumienia. I według mnie każdy ma prawo decydować, jak chce.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Myślę, że tyle wystarczy dzisiaj. I tak podsumuję to w jeden sposób. Radę za każdym razem biorąc udział w głosowaniu, decyduje indywidualnie. Tutaj decyzje komisji są decyzjami komisji, ale za odpowiedzialność głosowaną, jeżeli komisja to rada dzisiaj, tak? I tak jest też to w ustawie o samorządzie zapisane, gdzie też jest zapisane, jakimi względami przy głosowaniu rady ma się kierować. Wydaje mi się, że to oczywiście wyrażało w punkcie trzecim, jakie wam się przełożyło na ustawę i co do tego nikt tutaj z nas nie będzie miał wątpliwości. Czy ktoś jeszcze chciałby? Nikt. Dziękuję bardzo za to. Zamykam punkt 11. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady. Przechodzę do punktu 12. Ostatniego są sprawy bieżące Rady. Płynął tutaj do Biura Rady Protokół spotkania Komisji Rolnej z dnia 9 czerwca. Dotyczył on cofniętej do prac Komisji uchwały odnośnie opracowania studium referendum terenu geodezyjnego głosowania z inwestorem, z właścicielem gruntów. Był w tym protokole zawarty wniosek o rozstrzygnięcie wystosowania na punkt 23 czerwca pisma, zostając się z wnioskiem o zwołanie zadania miejskiej o radności przez Łączyce. W związku z planowaną zmianą studium planu zastosowania przestrzennego podchodu inwestycji dla części działek dotyczących żyrowni powyższe zebrane do dzisiejszej strony o konformowanie o terminie właściwego rekordu inwestora oraz radnych gmin, którzy byli udziałem w tym zebraniu zainteresowani. I po otrzymaniu protokołu zebrania zadecydujemy w tym momencie, co dalej będzie uchwała. Płynęło pismo do Biura Rady od wojewody Podolskiego. Wcześniej można było na internecie znaleźć na ten temat informacje. Na początku wójt jeszcze o tym mówił. Jest to sprawa też w jednej stacji pod akcją Bitwa o obozy. Przewidziało 16 samochodów dla straży pożarnych, po jednym na każde województwo w gminie o liczbie mieszkańców do 20 tysięcy. Warunki otrzymania tych obozów w województwie jest osiągnięcie najwyższych frekwencji wyborczych w najbliższych wyborach prezydencji. Oczywiście tutaj nie chodzi o głosowanie na konkretnego kandydata, tylko o uzyskanie najwyższych frekwencji. Zachęcam wszystkich, żeby rozmawiali z bliskimi, z znajomymi, z mieszkańcami. No, byłby to też bonus, jak sami wiecie, potrzebny dwa samochody, jeden drugi, że tak powiem, gratisowy. Też wpłynęła uchwała składu Żydowskiego Regionalnej Izby Rachunkowej w Gdańsku, która zaopiniowała pozytywny wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Jeździeckiej w sprawie udzielenia absolutorium do listu wykonania budżetu za 2019 rok. Mieszkańcy zwrócili się tutaj do Wojewódzkiej Rady Gminy z wnioskiem o przejęcie nieruchomości i proszę Komisję Rolną o opinię w tej sprawie, tak? Dotyczy to nieruchomości położonej w miejscowości Rozwozinki. Dyrektor szkoły podstawowej w Bożymowie w gminie Wychowawcy w Polsce oraz ma zaszczyt zaprosić radę gminy Łączyce na uroczystość ukończenia szkoły podstawowej, która odbędzie się dnia 25 czerwca, czyli jutro. W czasie kapuściele w Bożymowie 15 uroczystości rozdania świadectw odbędzie się w sali gimnastycznej w budynku szkoły około godziny 16. Plus pokreślicie wraz z organizacją dyrekcją i głosami serdecznych zapraszam. Kto z radnych ma czas i mógłby, bardzo bardzo zachęcam do wzięcia udziału. Niestety jestem to w pracy, więc to on mi. Jedna osoba. Tylko? No w pracy. Dobrze. Wpłynął tutaj też wniosek do gminy. Chodzi o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Strzemielino. I ten wniosek skierowano do Komisji Sfery Wysokiej Petycji. Proszę oczywiście o opinię. Każdy już otrzymał w formie elektronicznej, w formie pisanej, z raport o stanie gminy, z którym zachęcam do zapoznania się na 8 lipca. Kiedy jest planowana sesja.
na ten temat. I teraz pytanie do Państwa, czy robimy tą sesję tu, w tym miejscu, czy szukamy drugiego miejsca, jakim jest na przykład sala w siedzibce miejsca w Kiserie. Oprócz raportu sobie gminy, co do na tej sesji też będą wręczane nagrody wójtem, które będą zaproszone osoby, które będą wręczane nagrody. Są jakieś Wasze opinie na temat miejsca, gdzie ta sesja ma się odbyć? Ale to jest gdzie siedzimy w urzędu, dlaczego nie ma? No i tu, tutaj, czyli sali, tutaj, na Wioletna, Piotr, na Wiolecie, Pani siedzimy, jak się dobrze, to mi zapomnę się o długo o godzinie, o której też odbędzie, gdy dostaniecie powiedzenie. 8 lipca, tak, jest to środa, godzina jeszcze do ustawienia na człowiek. Pan wójt dystansował. Pismo tutaj, do wielu razy. Chodzi o sprawę dzierżawy gruntu. Tutaj prosiłem o opinię w sprawie tej komisji, która ma być w tej sprawie, jak mamy tutaj, może na podkreślić się uchwała. Z gminy też zostało skierowane pismo dotyczące skierowane do swojego gospodarstwa o wolnej wody polskiej. Zarządu Gdańsku i do Sołectwa Nowoczesne z informacją. Dotyczy to jeszcze skarg rolników oraz radnych dotyczących ich oceny i właściwego funkcjonowania elektrowni wodnej w zajmującej miejscowości Łączyc. Polskie Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja zwrócił się do nas z uprzejmą prośbą o to, żeby możliwości wsparcia finansowego działań związanych z realizacją celów statutowych oraz ujęcie wsparcia Polskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt to są jako trzecie na 2020 i kolejne lata. Zespół Szkolno-Przedszkolny skierował do Komisji Oświaty pismo. Dotyczyło to postawionych w protokole przez komisję pytań. Panie Wielkie, Gminy Zakład Usług Komunalnych też udzieliło odpowiedzi na piśmie na Komisję Oświaty dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzeźnie. Protokół numer 5 z posiedzenia Rady Zarządczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Wodna na Krainę. Proszę się z nim zapoznać. Jaki wpłynął analizę wskaźników ekonomiczno-finansowych za 2019 w samorządzie publicznym zakładowej i zdrowotnej w Łęczycach. Też Komisja, która za zdrowie wymiana część na tym się użycie z tekstem radnej zapoznanej komisji. Gdyż posiedzenie zostało to omówione. I z gminy Łęczyce poszło pismo dotyczące domowej wody, dotyczące pamiętaczną kwestię nieodpłatnego przekazania gruntów pod budowę 6. Tak jak tu były wnioski przez Radę Stawiany, część tak, część odpłatnie, takie treści pismo do Polskiego Urzędu Górskiego. O, Pani Bożena, czy mam coś powiedzieć ciekawego? Posłuchamy pewnie na ten temat. Ja chciałem bardzo podziękować
wyzwanie, jakie rzucił nam pan wójt z pracownikami gminy przed absolutorium Kultograszy Przemysł, tak? Oczywiście Rada Miejska, więc wzięliśmy taki w tym udział dzięki montażowi panu Mariusza. Nie wiem, czy ktoś ma takie tempo robienia pomów przy ciele jak my. Dziękuję bardzo za zapłatę. Do zobaczenia 8 lipca. Zamykam obrady.